W mediach pojawiły się informacje, iż obecnie obowiązująca ustawa w zakresie upadłości konsumenckiej nie spełnia swojej roli. Warto przy tym wspomnieć, iż przepisy w zakresie niewypłacalności osób nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązują dopiero 5 miesięcy. Informacje, o których wspomniałam, mówią przede wszystkim o tym, iż wnioski składane do sądów rejonowych w zakresie upadłości konsumenckiej są błędnie przygotowane bądź są wycofywane przez potencjalnych dłużników z uwagi na to, iż dopiero na etapie złożenia wniosku potencjalni dłużnicy orientują się, iż ich lokal mieszkalny bądź dom wejdzie w skład masy upadłości. Przychylamy się do stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, iż jest zdecydowanie za wcześnie, by zmienić obecnie obowiązujące przepisy. Warto zaczekać, sprawdzić, jak obowiązują, jak się przyjęły w praktyce.